Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z serii Przeciwieństwa w grze The Sims 4. Po pierwsze, mam nowy pakiet rozgrywki Wystrój Marzeń, Wnętrza Marzeń. Nigdy nie pamiętam, jak się to po polsku nazywa, ale powiedzmy Dream Home Decorator Pack. Tak, tak to się nazywa po angielsku. Posiadam ten pakiet rozgrywki. Więc tutaj za chwilę nasza Klara rozpocznie sobie karierę idealnie w poprzednim odcinku. Udało jej się zajęcia mieć tylko w dwa dni w tygodniu, więc spokojnie będziemy mogli sobie na środę wziąć zlecenie. Później w następnym odcinku na piąteczek, więc będzie mnóstwo, mnóstwo czasu na to. Druga sprawa jest taka, że w sobotę będzie live, więc serdecznie Was zapraszam. Będziemy właśnie budować mieszkanie dla tej dwójeczki. Będziemy je budować właśnie z wykorzystaniem nowych mebli z pakietu rozgrywki nowego. Będziemy na pewno używać nowych kanap, nowych, tutaj również modułowych półeczek, więc tutaj myślę, że troszeczkę się tymi modułowymi rzeczami pobawimy. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało razem z połączeniu, z innymi dodatkami, z innymi meblami, z innych rozszerzeń można powiedzieć. Ja wiem, że ten nowy pakiet rozgrywki jest troszeczkę zbagowany. Więc zobaczymy, jak szybko go naprawią, ale też zobaczymy, czy jakieś dzisiaj bagi napotkam, czy nie, bo można na początku kariery raczej nie. Ja też nie będę tu jakoś pchała Klary mocno w tę karierę, więc tutaj powiedzmy, nie będziemy jakoś bardzo mocno w nią szli, a więc nie będę cisnęła, żeby tutaj awans zdobywać co chwila, ale tak będzie po prostu jako taka dodatkowa rzecz, którą po prostu Klara będzie robiła na boku, po prostu powiedzmy. I które my co jakiś czas będziemy robić. No to też nie będzie jakoś tak główny bym powiedziała aspekt naszej rozgrywki nagle. Żeby to się... To nagle nie, nie będzie seria o o nowym pakiecie. Ale powiedzmy, że ten pakiet nie jest na tyle duży, żeby miał jakąś swoją serię. No chyba, żebym chciała bardzo mocno wejść właśnie w przemienianie Simom Domów. Więc myślę, że tutaj yy, właśnie... Nie, to raczej nie jest taki pakiet rozgrywki, z którego ja bym zrobiła całą serię. Więc wydaje mi się, że to jak wam pokażę... Właśnie za pomocą Klary, to myślę, że na tyle, na ile ja bawię się w budowanie, będzie to gdzieś tam wystarczające, więc na pewno sobie pobudujemy w sobotę o 17 na live. Ie. Więc już teraz Was serdecznie zapraszam, bo, bo wykorzystujemy nowe obiekty. Dodatkowo będę zmuszona, żeby im w końcu to nowe mieszkanie wybudować, bo troszeczkę im się tutaj zeszło. Więc co, Klaro, rozpocznijmy też, aha, weźmy Tobię karierę, znajdźmy. O! Nie na humoru, a nie, gdzie humoru i harców mamy teraz ten festiwal, zapomniałabym. Znajdźmy pracę, więc na chwilę tutaj przestajemy robić prace domowe. Wiadomo, na wtorek sobie nie możemy wziąć, bo na wtorek mamy zajęcia, więc dopiero możemy na środę, bo do pracy idziemy na dziewiątą i tam do dwudziestej więc tam myślę, że do 11 byśmy nie skończyli jeszcze tych, tej nowej kariery, tego nowego dnia pracy, więc myślę, że tutaj spokojnie sobie dopiero na środę weźmiemy zlecenie, no i ten nowy, nowa kariera dekoratora wnętrz, no to jest kariera aktywna, I tak samo widzimy ma taki sam znaczek jak inne kariery aktywne z innych dodatków, więc to jest kariera, a nie, to nie jest wolny strzelec, mamy godziny pracy, możemy z Simem iść, albo możemy Sima wysłać samego i wtedy też zarobi Sima Loony i później widzą, że musimy się skupiać na dwóch rzeczach, dobrym wyczuciu estetyki i budowaniu relacjami z klientami, no dobrze, a więc co, bierzemy konsultanta do spraw kolorów wnętrz, proszę bardzo więc mamy nową karierę agencja bezbłędnych wnętrz proszę bardzo, no i za pomocą właśnie tego pakietu kariery możemy sobie ją wybierać zlecenia może sobie zerknijmy na te zlecenia tak jak się domyślałam, mamy tutaj jedynie renowację pomieszczenia zapewne dostępną, tak, pozostałych niestety nie mamy, a więc na razie możemy tylko zrobić, bo podstawową rzecz. Chociaż renowacja w salonu nie różni się od renowacji pomieszczenia, jeśli akurat wybierzemy, z właśnie, że salon robimy. Więc tutaj e, typ parceli mieszkalna i klient Nishidake, czyli to są ci z. San, nie, chciałam wiedzieć, Sanamiszu, ale to nie, to jest z góry e, A więc tam, e, no w sumie tam pomieszczenia są piękne, więc upiększyć je. Może być trudno, więc zobaczymy, jak by mi to wyszło. Ale tutaj mamy też, widzicie, rozpoczęcie i zakończenie. Więc jeśli macie jakiegoś syna, który studiuje, no to warto właśnie zwracać uwagę na to, kiedy jest rozpoczęcie, kiedy zakończenie. No i jeśli Was interesuje, no to również budżet, a więc wiadomo, ile możemy dostać, ile jest z budżetu, jaki klient i jaki typ parcel, jeśli Was od obchodzi to. No i właśnie rozpoczęcie i zakończenie. Wszystkie ważne informacje już tutaj macie zresztą tego, że jakbym teraz wzięła, to byłoby o 9 we wtorek, a my we wtorek mamy zajęcia, to dzisiaj nie biorę. I jak dopiero we wtorek sobie wezmę, wejdę na to, to powinna mieć zlecenia na środę. Więc tutaj musimy poczekać kilka godzin, aż będę właśnie brała naszą e, s, e, simeczką, klarą jakieś zlecenia. A do tej pory możemy sobie zrobić nasze tutaj rzeczy do szkoły. Czyli na przykład, kiedy ufać algorytmom, możemy zrobić pracę domową, bo mamy na 11.00. A, i oczywiście miałam również spróbować zrobić ten plagiat, co nie. A więc tutaj mieliśmy raz spróbować. I mamy tutaj pracę semestralną, kiedy ufać algorytmom chciałam, a więc z tego chciałam oddać splagiatowaną pracę semestralną, no, więc spróbujmy to zrobić. Zadanie na kursy, praca semestralna, oszukuj, oddaj splagiatowaną pracę semestralną, kiedy ufać algorytmom. I zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Jak się nie uda, to będę wiedziała, że będę musiała trudniej pracować na tych zajęciach, a jak się uda, to będę wiedziała, że mamy to załatwione i nie musiałam tak naprawdę prawie nic zrobić. Za, za pierwszym razem, jak tego próbowałam, Klarą to nas przyłapali, więc jestem ciekawa, jak tym razem, no troszeczkę odczekałam, aż tutaj zrobimy to kolejny raz, więc mam na nadzieję, że tym razem nam to powiedzmy wypali i nam przejdzie. O, zobaczymy. Nie ja, wiem, może będziemy mieli o nie. No nie. Znowu nam się nie udało, no. Klara, jakiego ty masz pecha. Klara została przełapana na plakietowaniu pracy semestralnej otrzyma oficjalne ostrzeżenie. Ucierpi na tym jej ocena. Jeśli będzie oszukiwać w przyszłości, może trafić pod nadzór albo zostać zawieszona. No dobrze, ale wiem, że to się stało na początku jak jeszcze mieliśmy powiedzmy w miarę niską ocenę na te zajęcia, no bo jeszcze nie byliśmy na żadnych zajęciach, więc raczej nie jesteśmy na minusowej ilości punktów może, to może nam się spokojnie uda to odrobić, zresztą będę pamiętała, żeby kiedy ufać algorytmom, żeby też przez to się troszeczkę też więcej tego uczyć i właśnie, żeby może się właśnie tego przedmiotu w weekend również pouczyć i żeby właśnie przeznaczyć czas, żeby właśnie tutaj jak jest Możliwość zadania na kursy. E, ucz się, żeby właśnie tutaj uczyć się na ten kurs. No niestety jesteśmy przyłapane. No cóż, mówi się trudno. Paweł wrócił z pracy i dostał awans. O proszę, teraz jest skrzypkiem symfonicznym. No proszę, ładny bonus też dostał. Proszę, 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 Paweł, e, pnie, pniesz się do góry. Czy ja zablokowałam tobie? Drzwi do pokoju Klary? Nie, one chyba w ogóle, wszystkie drzwi są tutaj odblokowane, tak, a więc i Klara i Paweł mogą do siebie nawzajem wchodzić. Więc co? Ja może Paweł zaproponuję, żebyś coś ugotował, a więc żebyś nam tutaj. a może jakiś wykwintny posiłek, a więc na przykład, żebyś zrobił pastę primawery dla rodziny. Klara tam ładnie dzielnie odrabia lekcję, jest troszeczkę głodna, więc powiedzmy, że Paweł troszeczkę dla niej właśnie ugotuje, bo ona jest głodna, więc tutaj. Ja wiem, że on wrócił z ciężkiej pracy, no ale ona ciężka studentka, też powiedziała mu, że, zac... że zacznie w tym semestrze pracować, A oprócz tego, że będzie studiować, więc będzie próbowała połączyć studia z, na... studia z nauką, wiem, studia z pracą, więc stwierdzi... Paweł stwierdził, że on tylko pracuje, więc powiedzmy gdzieś tam będzie starał się wspierać swoją partnerkę i właśnie tutaj również dla niej ugotuje. A więc Paweł, poproszę cię, żebyś przeniósł to. Tutaj o właśnie i sobie weźmie cię razem porcję. Również Paweł sobie zjawiam, że głodny nie jest. Ale tak również niech sobie razem z Klarą tutaj ładnie zje. Klara, gdzie ty idziesz? A ty sobie idziesz tutaj zjeść. No proszę bardzo, na balkoniku. No dobrze, niech be, niech wam będzie. Jakby co mod, który używam w serii Legacy Challenge na krótkim życiu wyjęłam, a więc nie mam tutaj. W grze modu na jednodniową ciążę. Jak będę właśnie nagrywać te serię, to mody, wszystkie jakie mam z Legacy Challenge, będę wyjmowała, więc tutaj w tym momencie żadnego modu nie ma. I jak widzimy, też Simowie nie są zainspirowani po aktualizacji, a więc tutaj są na przykład tylko pogodni, proszę bardzo, przez czyste otoczenie, więc widać, że tutaj zdecydowanie zmienili coś i rzeczywiście już nie są tacy Simowie zainspirowani. Więc to w sumie bardzo, bardzo. Bardzo fajnie, że to w końcu zmienili, bo w końcu Simowie mają prawo w domu do innych, można powiedzieć, odczuć niż tylko bycie zainspirowanym. Paweł, tak sobie sądzę, że mógłbyś iść i walnąć w drzwi sąsiadów. Jest w sumie późno, byście chcieli za chwilę pewnie pójść spać. Klara zmęczona, jutro ma zajęcia, lekcje musi odrobić, a oni jeszcze o 22:30 hałasują, więc myślę, że jak najbardziej możesz tam właśnie powalić drzwi, a później Klara posprząta jak zje. Proszę bardzo, o. Wyjdzie do nas sąsiadeczka? Wyjdzie pani Helena, proszę bardzo. Narzekaj gniewnie na hałas. A, a propos jak tu teraz już mam właśnie nowy pakiet rozgrywki, to pewnie jakbym zapytała Helenę co lubi i czego nie lubi, to pewnie by mi tam gdzieś dla niej wylosowało. Zresztą za chwilę będzie musieli sobie wejść do kasa i będę musiała właśnie wylosować albo przypisać właśnie naszym Simom, co, to, co lubią, czego nie lubią, w szczególności jeśli tutaj chodzi właśnie o klarę, bo jeszcze właśnie im tego nie dołożą, a przecież ona w tym nowym, w tej nowej karierze powinna właśnie jakieś takie rzeczy, które lubi i których nie lubi mieć wybrane. Dobrałam im to, co lubią i co nie lubią. Jeśli chodzi o klarę, to lubi purpurowy oraz szary gatunek muzyki S-pop. Lubi ogrodnictwo, fotografowanie, a o wystrój tu też troszeczkę pomyślałam. W stylu współczesnym, w stylu nowoczesnym i w stryju, w, wystrój w stylu współczesnych przedmieść, a nie lubi wystroju w stylu gotyckiej farmy. Jeśli chodzi o Pawła, to on lubi kolor biały, lubi jazz i blues jako muzyk, bo stwierdziłam, że wiecie, jako muzyk, to tam musi jakąś fajną muzykę lubić. czy jest muzyka klasyczna. Bo ty w sumie jesteś powiedzmy muzykiem teraz klasycznym, ale nie wiem, jest muzyka klasyczna. No to muzykę klasyczną też niech powiedzmy, że, że lubi, ale też bardziej jazz i blues, jeśli chodzi o zajęcia i umiejętności. Nie lubi fotografowania. Fotografowanie i kolor biały to są rzeczy, które mu się wylosowały. Muzykę to ja mu przypisałam. No i wystrój w stylu podstawowym lubi. Więc stwierdziłam, że taki też ma mieszkanie bardziej w stylu podstawowym więc stwierdziłam, że to będzie dla niego idealny wystrój, jaki powinien lubić, no bo tak ma teraz zrobione swoje mieszkanko. Klara stara się odrobić lekcję przed dzisiejszymi zajęciami. Ma już odrobione dwie prace domowe. A, to odej pracy semestralne ma zaliczone, okej. Okay. Ale jeszcze nie mamy tej drugiej pracy domowej. Nie wiem, czy nam się ją uda zrobić, bo później mam tylko tutaj godzinę przerwy, więc ma jeszcze tylko dwie godziny na zrobienie tego. Nie będę jeszcze i brała zlecenia, weźmiemy sobie zlecenia, jak wróci sobie z jogi, żeby po prostu miało jak najwięcej czasu na zrobienie tej pracy domowej. Paweł po tym jak wrócił z pracy i z tego awansu to ma do zrobienia następny awans umiejętności, więc tutaj sobie też Paweł teraz ćwiczy umiejętność gry na pianinie, żeby sobie móc właśnie podnieść, żeby później móc dostać awans. On już jest bardzo wysoki, już jest na ósmym poziomie, więc to jest naprawdę, naprawdę. Naprawdę wysoko według mnie, więc tutaj naprawdę jestem aż zdziwiona, zdumiona, jak on jest wysoko właśnie w swojej karierze. No ale brawo dla niego można powiedzieć, o w końcu jest zainspirowany, to mu troszeczkę szybciej pójdzie. No zobaczcie, Klara no, ma dopiero jedną czwartą pracę domowej, a pracuje nad nią 40 minut. Och nie wiem, nie wiem czy jej się uda zrobić tę pracę domową na kolejne zajęcia, bo później ma tylko godzinę przerwy pomiędzy zajęciami jeszcze. I to pomiędzy tymi, na które teraz idzie, a tymi drugimi, bo później pomiędzy tymi tak naprawdę nie ma w ogóle żadnej przerwy, więc będzie ciężko, jeśli chodzi o te prace domowe na jogę. Mogłam troszeczkę nią dłużej, można powiedzieć, pobuszować w nocy. No ale cóż, stało się. Teraz niech sobie ładnie idzie na zajęcia, a jak wróci, to spróbujemy jeszcze odrobić te prace domowe. Zobaczymy. Może się uda, może się nie uda ja też tutaj zrobię, żeby dzisiaj pracowała w... z wieą, przyspiesza pracę nad ocenami, a więc żeby robiła notatki na wszystkich zajęciach, jak najbardziej, w szczególności na tych, na których ma plagiaty, no i oczywiście na tej jodze, no bo tam nie będziemy mieli odrobionej pracy domowej, więc tutaj warto, żeby tutaj jak najwięcej popracowała i żeby tutaj jak najlepszą ocenę uzyskała. Na tych czwartych zajęciach myślę, że będziemy jedynie pracować ciężko na jodze i właśnie na tych Algorytmach, a dam mów co chcesz, to może troszeczkę mniej, ale oczywiście na oba zajęcia sobie odrobimy lekcje. To są zajęcia dwa razy w tygodniu, więc wydaje mi się, że to też będzie dla nas dużo ważniejsze. Widzicie, że, że widzę, że wolną ujdzie to pianino. On dzisiaj też ma zajęcia, zajęcia ma pracę o drugiej, więc tutaj też jak najbardziej, niech już sobie z, skończy z pianinkiem. Tu sobie zróbmy jogę, bo on dzisiaj, tak jak mówię, do pracy na drugą, więc tutaj właśnie niech jeszcze nam sobie powiedzmy odświeży się, bo właśnie będzie musiał pójść niedługo do pracy, więc tutaj, wiadomo, dzisiaj ważny ważny dzień dla ich obojga, można powiedzieć, bo tej zajęcia, 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 ja może nie będę przyspieszała czasu, to może szybciej jej tutaj powiedzmy, zejdzie robienie tej pracy domowej i troszeczkę więcej będzie miała jej odrobionej. Tutaj nie będę jej rozpraszała i nie będę przyspieszała czasu, bo jak czas jest przyspieszany, to też idzie to troszeczkę wolniej. Paweł, ja Cię poproszę naprawdę, żebyś ty poszedł nawet do jej mieszkania i sobie tam posiedział, albo żebyś tutaj po, pooglądał jakąś telewizję czy coś cokolwiek, żebyś po prostu jej tam nie rozpraszał i żebyś tutaj nie, nie rozmawiał z nią. Ja ciebie też proszę, żebyś nie wykonywała innych interakcji. Proszę cię naprawdę bardzo, bo nie masz czasu na inne interakcje, a chciałabym, żebyś tutaj miała zrobione szkoda, że sobie usiadłaś u niego w domu, bo właśnie masz tę muzykę do rozpraszania, która cię może tutaj bym powiedziała, właśnie odganiać i spowodować, że wolniej będziesz robiła tę pracę domową, a nie masz na to czasu, no zobaczcie, no nie zdąży, na 13.30, ma kolejne zajęcia, a chcemy na nie iść, nie chcemy się za bardzo spóźniać, bo spóźnianie się to będzie naprawdę coś fatalnego, kochana, naprawdę nie rozpraszaj się tą, tym radiem, bo naprawdę to ci nie służy i tylko tracisz czas na, na interakcję, klikania tego, tego radia, tak, idź na zajęcia, idź, jak wrócisz z tych kolejnych zajęć, to tobą coś zjemy, dopiero Dopiero wtedy, no. A Paweł też za chwilę będzie szedł sobie na, do pracy. A i oczywiście tutaj Tobie za chwilę kliknę, żebyś robiła notatki, w szczególności właśnie na tych zajęciach, na których jesteś teraz. Nie, te zajęcia na, aha, na tych, na których jesteś, to myślę, że będziemy troszeczkę sobie luźniej pracować. No, mam nadzieję, że będzie dobrze i że jak najlepiej pójdzie. Paweł też nie jedzonko, tylko do pracy, proszę bardzo, więc oboje. Wybywacie Paweł, nasz pracoholik, jak najbardziej. Niech idzie i niech ładnie nam tutaj pracuje. No, jak Klara wróci z drugich zajęć, to mówię, weźmiemy sobie zlecenie, zobaczymy, u kogo będzie ono dostępne, co będziemy mogli tutaj zrobić. Proszę bardzo, nie wchodź do środka, bo za chwilę i tak idziesz na zajęcia, proszę bardzo. I tym razem też będę chciała Tobie kliknąć, żebyś poczekaj, spowolnimy czas, rób notatki. O, i teraz mogę. Czas przyspieszyć, jak ja tutaj miałaś obie opowiadomienia, yy, poczuciem, że nauczyła się tak dużo, jak tylko mogła. I tutaj rano też yy, nauczyła się tak dużo, jak tylko mogła, więc dwa razy było, było bardzo dobrze, więc zobaczymy jak po tych zajęciach. Teraz yy, zwalna panna młodą. <ścoughs> Ups, zwalna panna młodą, niech będzie. A zobaczymy, co z tego wyniknie. Widzę, że jesteś głodna, więc na pewno, jak wrócisz, to będziesz musiała. Sobie zjeść i trochę odpocząć. O, tak dużo jak tylko mogła, więc bardzo dobrze, więc tutaj po można powiedzieć, że poszło świetnie. A na sam początek chciałabym, żebyś, żebym nie zapomniała wziąć to zlecenie. I co mamy tutaj? Renowację pomieszczenia u Fęgów, a więc tutaj powiedzmy, że mamy to u nas w San no, Proszę bardzo, więc jak poczekacie chwilę, to dostaniecie inną rodzinę, więc jeśli będzie to rodzina, w której nie chcecie robić renowacji, to możecie poczekać. Widzę, że budżet mniej więcej podobny, i tyle samo zostaniemy za wypłatę. No i oczywiście, rozpoczęcie jest w środę, czyli to, o co mi chodziło, jak najbardziej bierzemy sobie to zlecenie. No i tutaj, oczywiście, jak będzie czas, w środę o 9 mnie gra, zaprowadzi tam, czy zapytam mnie, czy chcę iść, czy chcę wysłać ją samą, więc nic tutaj się nie muszę martwić. Tak jak na każdej pracy aktywnej, karierze aktywnej, gra o godzinie, gdy się rozpoczyna dzień. Pracę mnie zapyta, czy chcę iść z simem, czy nie. Więc tutaj wtedy będę musiała się zajmować tymi tutaj rzeczami. A więc na razie na to nie muszę w ogóle, w ogóle, w ogóle patrzeć. Najważniejsze jest teraz, żeby ogarnąć klarę i może też spróbować właśnie nią trochę poodrabiać, lekcje zawczasu, żeby właśnie wszystko było gotowe. I od razu możemy sobie też oglądać kanał Dekoratorzy Wymarzonych Domów, no bo to jest nowy, można powiedzieć, kanał, który właśnie doszedł z tym pakietem i właśnie ma on też pomagać w skupianiu się właśnie dekoratorom wnętrz, a więc tutaj właśnie naszej klarze. Więc klaro, kochana, a, miałaś zjeść oraz obejrzeć kanał, a nie tylko obejrzeć kanał, więc proszę bardzo, jesteś głodna i potrzebujesz zabawy, o, tak miałaś o to to zrobić. Więc co, ja myślę, że się widzimy z klarą, jak będzie czas, żeby właśnie pójść z nią na tej jej karierę. I właśnie sobie dokładnie tam prześledzimy ją i wszystko zrobimy. Za chwilę będziemy z Klarą szli na do pracy. Chciałabym się na zajęcia do pracy. Jest tutaj dzisiaj dzień loterii, więc tutaj oboje z sobie kupili losy na, to, na loterię. Zobaczymy, czy wygradzą, czy nie. Szanse są niewielkie, więc wątpię. też raz mi się to zdarzyło w Simsach. Zobaczymy. Ale to już nie w tym odcinku, tylko w następnym zobaczy zobaczymy, czy wygrają, czy nie. O 8 rano było powiadomienie o tym, że Klara ma za godzinę pracę i tutaj się nie musicie nic martwić, za godzinę, czyli o 9, gdy rzeczywiście będzie praca, to się pojawi to powiadomienie tak jak w innych karierach. Więc to jest tylko takie powiadomienie, halo, za godzinę będzie, będzie coś do roboty, za chwilę, za godzinę pojawi się powiadomienie, więc tutaj to jest takie bardziej będzie ostrzeżenie. Żeby właśnie się przygotować, zrobić ostatnie rzeczy Waszym Simem, na przykład żeby tutaj doprowadzić jego potrzeby do porządku. Mam ukończoną jedną pracę domową, pozostałe nie. Ja sobie tutaj teraz otworzę tę konsultantkę, żebyśmy też wiedzieli, co mamy robić. No dobrze! I właśnie tak jak mówiłam, o dziewiątej równo mamy powiadomienie. I oczywiście my dzisiaj bierzemy się do roboty. możemy łączyć się zawsze wysłać w pojedynkę. Wtedy będzie od 9 do 21, ale myślę, że jak sobie weźmiemy się do roboty razem z nią, to pójdzie nam znacznie szybciej i będzie później miała więcej czasu na odrobienie również lekcji, więc to myślę, że wyjdzie nam na plus. Jedna rzecz, o której zapomniałam powiedzieć na początku odcinka, a, która, a którą miałam Wam powiedzieć, że ten odcinek wyjątkowo pojawi się o godzinie 10 na kanale, to jest zapewne już widzieliście, bo mam zawsze zasadę, że jak odcinek ma się pojawić w święto, to się właśnie pojawia o godzinie 10, a więc jeśli święto właśnie wypada we wtorek albo w czwartek, to właśnie wtedy odcinek się pojawia trochę szybciej, bo uważam, że wtedy wszyscy mamy wolne. A więc, jak samo jak w sobotę, to właśnie wtedy się pojawia odcinek o 10, Więc ten odcinek dwie godziny szybciej wyjdzie niż zwykle, bo taką mam zasadę. A więc miałam to powiedzieć na początku odcinka, ale później zdecydowanie zapomniałam sobie, nie, miałam gdzieś tam sługowe coś, miałam powiedzieć, ale nie pamiętam co, dopiero teraz mi się przypomniałam na tym ekranie ładowania, no. Dobrze, nie widzę tutaj nigdzie fęgów, więc sobie zapukamy do drzwi. To nie ich drzwi, a więc to są ich drzwi, więc tutaj też w mieszkaniu trzeba być uważnym. Dobrze, że nie wzięłam żadnego zlecenia, żeby, wiecie, dodać pokój czy coś, bo w mieszkaniu to jest niedozwolone. Jestem ciekawa, czy to twórcy gdzieś tam zrobili, że tutaj nie można w mieszkaniu dodawać kratek. Ja oczywiście tutaj remontuje, więc ja i tak będę miała tutaj zakazane dodawanie. Krateczek, ale zawsze warto o tym też pamiętać, że jak będziecie brali zlecenie, to żeby nie na mieszkanie, na dodanie pokoju czy piętra, bo tego się nie da zrobić. No to co? Idziemy porozmawiać sobie z klientami, żeby poznać te tutaj rzeczy, ich preferencje. A jak poznamy ich preferencje, to też sobie pomyślimy, który pokój przerobić. Oni tutaj w pokoju chyba wiele, nie... mają jedno piętro, a nie mają więcej piętra. Aha, bo tu są, są oczywiście schody, których nie zauważyłam. Oni mają dwa piętra, więc mamy do wyboru. trochę więcej pokoje mamy. O, można by im te garderoby przerobić na taką porządną. Uuu, to jest pomysł. Porządna gar garderoba to jest pomysł. Ewentualnie to biuro takie mają tutaj skromne. No, można by pomyśleć, ale ta garderoba, ten pomysł, żeby przerobić garderoby z nowymi e, rzeczami, to jest naprawdę, naprawdę niesamowite. Ale zobaczymy, co powiedzą, co lubią, czego nie lubią. Więc porozmawiajmy o projektach, nie chcemy klikać jeszcze odeśli, bo chcemy właśnie się co nieco, co nieco dowiedzieć. Spróbujmy coś wyciągnąć od niej, a później też spróbujemy coś wyciągnąć od niego, bo tutaj upodobania klientów właśnie można wyciągnąć od wszystkich osób na miejscu. Proszę bardzo, Fengowa lubi kolor różowy. Ciekawe. Naprawdę ciekawe. Dobrze, później poznamy sobie jego, zobaczymy, czy ona coś od razu mi da jakieś drugie. O! dała mi, nie lubi wewnętrznej harmonii dobra, a więc żadnej maty do harmonii wewnętrznej, żadnych może jakichś takich bym działa kadzidełek, ani innych rzeczy, bo to też może takie rzeczy oznaczać ewentualnie więc tutaj wiadomo, tego nie będziemy dawać, zresztą możemy później podejrzeć co się właśnie kryje pod tą rzeczą, no to porozmawiamy o trendach wnętrzarskich, naprawdę nie ma znaczenia, którą z interakcji wybiorę, która jest właśnie oznaczona tą, tą karierą naszą tym znaczkiem więc spróbujmy cokolwiek i miejmy nadzieję, że nam się uda. Pawłowi dam, żeby zadbał o siebie. Widzę, że oczywiście mogę sobie na niego przyłączyć, jakbym chciała. Ale jeśli chodzi o nią, to pewnie nie mogę nigdzie iść. Mogę M kliknąć. Mogę podróżować? Może mogę nią podróżować, więc może mogłabym nią pójść na zajęcia. Chociaż nie wiem, czy mogłabym tu podróżować w tej z powrotem, jakby się to sprawdziło na naszym pierwszym zleceniu w ogóle wolę tego. Nie testować, a mamy dekorator wnętrz, to porozmawiajmy sobie o o, profilu na SimTest. SimTest, pokażmy mu. Chciałabym od niego jakieś tam właśnie rzeczy wyciągnąć bardziej, więc tutaj, proszę bardzo, podejdźmy również do niego, a później sobie zrobimy zdjęcia. Myślę, że jak najbardziej możemy przerobić im właśnie te szafę, tutaj, naprawdę te garderobę. Niewielki pokój, mamy też niewielki budżet, bo 2000, więc wydaje mi się to. Jak najbardziej idealne. Coś od niego wyciągnęliśmy? Nic? Nic od niego nie wyciągniemy? Naprawdę? Zapytaj o ulubione projekty. Proszę bardzo, cokolwiek poda podasz nam. Czy muszę z Twoją żoną porozmawiać? Ja mam nadzieję, że łatwo wyciągniemy tę trzecią rzecz. A widzę, że. No dobrze, no to po O, powiedział nam. O, on nie lubi purpurowego. E, proszę bardzo, dobra. W takim razie możemy ich już odesłać. Nie ma co. A więc mamy dwa kolory. Tak, chcemy ich odesłać, wiemy już wszystko, czego lubią, czego nie lubią. Jak ich odesałam, to oni po prostu za chwilę tutaj zobaczycie, znikną. Tylko sobie skończą pogawędkę. Klaro jeszcze nic nie rób. O właśnie, ona, on znika, ona też znika. No to myślę, co? Mamy żadnego stylu, nie powiedzieli, że coś tam lubią, nie lubią, więc tutaj mamy wolną rękę, więc myślę, że jak najbardziej możemy przerobić właśnie te ten pokój i zrobić zdjęcia przed i po. I wy wydaje mi się, że naprawdę fajnie na tym ten pokój akurat wyjdzie. Dobra, ja się może też tak odsunę, żebyśmy mogli zobaczyć cały pokój. O, proszę bardzo. Poczekajcie. To jak zrobię zdjęcia, to zrobimy średniej wielkości zdjęcie, żeby też było troszeczkę takie większe. No, ctrl C. Muszę zrobić co najmniej trzy zdjęcia. Tam jest do tych rzeczy opcjonalnych na poka powiedziane. Może tak zrobimy bardziej. Z, z rogu, żeby było widać, że tutaj były takie e, buciki, a więc robiliśmy z tamtej ściany e, tutaj z rogu to może jeszcze zrobimy e, o, tak z wejścia, o, z tej, z tej szafy, o. No niestety bardziej się już oddalić. Nie mogę w przyszłości mogę kupić też e, również. Kamerę, to wtedy też będzie można robić kamerą zdjęcia. Jak nie, to robi te zdjęcia telefonem, więc to też możecie pomyśleć o tym, właśnie, żeby Simowi kupić, kupić aparat, żeby mogła robić lepsze, lepsze zdjęcia. Dobrze. No, tu mamy to, a więc zdjęcia przed i po. Czyli teraz może sobie klerę wyniesiemy z tego pokoju i wejdziemy sobie do trybu budowania, skoro to jest kolejna rzecz, którą musimy zrobić. No, jakby co, jakbyście zapomnieli o zdjęciach przed, czy zdjęciach, zdjęciach przed. Zawsze jeszcze możecie wszystko, wiecie, od... bym chciała cofnąć i zawsze wejść jeszcze i zrobić, w każdym momencie możecie zrobić zdjęcia przed więc to też nie ma, nie ma na to, z... nie ma znaczenia, jak widzicie. Nie mamy dozwolonych więcej płytek podłogowych, to jest fajnie napisane, bo w wersji angielskiej to nie jest tak, bym chciała, ładnie napisane, po angielsku tak, bym chciała, jest... nie jest jednoznaczne, tu jest napisane, nie dozwolone więcej płytek podłogowych. Więc tutaj wiadomo, że więcej kafelków dodawać nigdzie nie mogę, no i tak bym w mieszkaniu nie mogła. To, to nie oznacza, że nie mogę zmienić tutaj podłogi, jak najbardziej mogę. Jeśli właśnie chodzi o wewnętrzną harmonię, to się wszystkie te rzeczy zaliczają, a więc wewnętrznej harmonii tego robić nie będziemy. Ona lubi kolor różowy, więc będziemy się jego trzymać, a koloru purpurowego będziemy się nie trzymać. <laughs> więc tutaj na pewno, na pewno sobie właśnie te nowe rzeczy tutaj wykorzystamy. Jeśli chodzi o buty i te rzeczy, to może gdzieś sobie to zatrzymamy. Ja może na razie przerzucę to, to tutaj. Zresztą może te rzeczy, które tutaj gdzieś tam mają, nie będę wyrzucać, tylko może po prostu przełożę do, do ich sypialni, żeby po prostu mieli. Może, może niekoniecznie mam przerabiać inny pokój, ale nie chcę po prostu wyrzucać ich obiektów i żeby później przez przypadek mi trafiły do, do wyposażenia rodziny ewentualnie. I co ewentualnie te, to mi na pewno nie będzie potrzebne i buty też, bo tutaj będziemy mieli lepsze, a te szafeczki zdecydowanie mogę przełożyć, zdecydowanie cieszę, że też mi się podwyższył budżet, jak tutaj przeniosłem, czy sprzedałam to, co właśnie mieli, więc to też możecie zawsze tak, tak robić, że właśnie o, sprzedałam, to będę miał większy budżet, ale tam wiem, że też jest problem, że takie rzeczy też trafiają. Do wyposażenia rodziny Waszej, więc tutaj, jeśli nie chcecie w ten sposób zarabiać, to czasami warto właśnie może coś poprzekładać. <laughs> w końcu, w końcu udało mi się zrobić te tutaj ładną nam garderobę. Też tutaj się szpargałami różnymi małymi posługiwałam, żeby też tutaj uzupełnić to. A więc mamy, stwierdziłam, że te szafeczki, które tu mamy, mogą tu pozostać, więc je tutaj przyniosłam. Mamy również. Nasze, naszą jedną część garderoby, proszę bardzo, buciki, u, różne rzeczy. A tu mamy drugą część garderoby, proszę bardzo. Wiem, że ona wchodzi tu w okno, ale psz, mają pięknie. I dodatkowo mają tutaj jeszcze lusterko, a więc też będzie się mogła przejrzeć. Więc mamy, mam nadzieję, że nic purpurowego nie dałam, więc tutaj będzie e, ładnie i pięknie. Więc też sobie wejdźmy tam do środka. No i zróbmy zdjęcia po, bo to w sumie jest najważniejsze. Więc jak widzicie, mogę zrobić również zdjęcia przed. Ale my sobie oczywiście zrobimy zdjęcia po, proszę bardzo, więc mieliśmy chyba zdjęcie właśnie z tej, z tej perspektywy, więc jak najbardziej sobie również teraz zrobimy zdjęcie tej perspektywy, proszę bardzo. A więc mamy tutaj pięknie, również zrobiliśmy jakoś zdjęcie. Ooo! i teraz gdzieś weszłam, gdzie ja jestem? Co ja robię tu? Gdzie jestem? Halo, halo, halo! Gru, dlaczego mi nie pozwalasz wejść tam, gdzie byłam? Czego mi zeszłaś na dół, bo mi chyba na dół weszła, co nie? Tak mi się wydaje. My na piątrze przerabialiśmy. Ten pokój, o właśnie. Czy mnie tutaj kamera nie polubiła, proszę bardzo. Więc mieliśmy też taki, chyba. Y Rzut okiem i chyba mieliśmy taki bardziej tutaj z, z ukosa, czy coś takiego. O, proszę bardzo, więc coś takiego też tutaj zrobimy. Mam nadzieję, że takie same zdjęcia zrobiłam. Jak nie, to nie. Dobra, a więc co, mamy gotowe, więc w takim razie też może obniżę ściany. Zamczę tutaj zniknie, bo one są na ścianie. No ale cóż, e, oczywiście teraz wezmiemy sobie klientowi, właśnie mogę wybrać. Jakie zdjęcia do którego dopasować, a więc to jest to jedno do tego jednego. Yy, a nie zrobiłam tutaj tylnej ściany, tak jak myślałam. <laughs> no to powiedzmy to z tym. No i to z tym, mniej więcej powiedzmy, pasują do siebie. Można powiedzieć, kątami. Więc idealnie mi się nie udało dopasować. Zapomniałam, gdzie robiłam zdjęcia. Myślę, że jakbym robiła tego więcej, to na pewno bym miała już tutaj wyczucie z której strony robię zdjęcia i zawsze robić mniej więcej podobnie, to się później e, powiedzmy jakoś nie zaplącza, więc albo sobie nie wiem, wybrać, że robimy po kątach albo po ścianach, czy coś takiego, więc wiecie wtedy będzie mi na pewno byłoby mi łatwiej, no dobrze, dzwonimy po klientów, zobaczymy tak chcemy pokazać efekt renowacji, osobiście mogłaby wybrać oczywiście, że nie, ale chciałabym też właśnie pokazać to jak to cały ten proces tutaj wygląda, więc teraz Pierwszą rzeczą muszę pokazać klientowi, klientowi efekt. Oni teraz sobie ją pozakrywają. Oczy, proszę bardzo, o, proszę bardzo, pokazujemy. <laughs> Oni teraz wejdą do środka, proszę bardzo, o będą szli z zamkniętymi oczami za klarą. Mam nadzieję, że pójdą do odpowiedniego pokoju. Tam nie ma za dużo, wiecie, rzeczy, ale mam nadzieję, że im się spodoba. Nie przekroczyłam, jak widzicie, budżetu, ale prawie, prawie pod sam budżet. budżet. Szanowni, widzę, że się za... oczywiście zapućkali kali, jeśli chodzi o, o, o schody, więc tutaj. O, i jest przed, po, proszę bardzo. Przed, a po, brawo, jak to ładnie wygląda. Przed, po. Tak się wybierze te same, mówię, kąty, mniej więcej zdjęć, to będzie inaczej, ale właśnie tak nam to wygląda. Oni teraz za chwilę też tu powinni podejść. Oczywiście mogę im. Pokazać właśnie te obiekty, niech tutaj najpierw jeszcze do nas, a właśnie w końcu z tymi zamkniętymi oczami po tych schodach, niech tu przyjdą. O, widzę, że przechodzą przez ściany idealnie. Sprawdź to, o! Pokażę też jej to różowe pudełko, więc tutaj też chciałabym, żeby je zobaczyli. O, i różowe buty, proszę bardzo. Specjalnie dla pani, wszystkie różowe buty <grym> mamy tutaj zrobione. Możemy sobie też z nimi chwilę porozmawiać. To też nie musimy, ale możemy. Myślę, że też musimy im chwilę też dać czasu, żeby oni tutaj e, się namyślili, zobaczyli, co tutaj jest, więc tutaj też nie możemy za bardzo w nich ich tutaj wchodzić, bo im to dłużej zacznie. Widzę, że oni też bardziej ze sobą rozmawiają. Popatrzcie na te pudełka, piękne no. Podobają Wam się. Pochwalmy też jego bo Bądźmy tacy, można powiedzieć, ale Pani pięknie dzisiaj wygląda. <laughs> o, Wiktor jest materialistą, a więc bądźmy troszeczkę takimi pochlebcami. Poprawmy humor, jak najbardziej. O, myślę, że się świetnie czujecie. No, oceana reakcji. Uuu, są wyraźnie zachwyceni, więc widzę, że tutaj Clara tak czuje, że oni są zachwyceni z tego, co zrobiła. Więc bardzo fajnie, dobrze, a więc teraz tylko poczekajmy, aż będzie ich werdykt. Nie rozmawiajmy z nimi, poczekajmy, niech zobaczą. Zobaczmy, co tam pomyślą. O, widzę, że są zachwyceni, więc sami jakieś zachwyceni do nas rozmawiają. No, poczekajmy. No, widać, ewentualnie się podoba. Widać, o, Lili już wystarczająco się naoglądała. No, to poprośmy o ostateczny werdykt. Jeszcze oczywiście e, pan Wiktor też musi mój mu, mu wer, swój werdykt wydać. Wszyscy domownicy muszą podać swój werdykt. A więc nie tylko jedna osoba, ale wszyscy muszą to zrobić. Więc tutaj e, pamiętajmy o tym. No, chyba i im się podoba. A więc, ale jeszcze Wiktor potrzebuje się po, namyśleć. Jak tam, Wiktor, dasz już nam swój werdykt? Halo. Oglądaj. Tam co masz. O, w końcu. Dobra, możemy posłuchać i twojego werdyktu. Proszę bardzo, jestem ciekawa. Jak? I ile dostaniemy? Pamiętajcie, że 540 mamy za, za, za zlecenie. Dobra, Wiktor. O, chyba im się podobało. <grym> A się napracowałam. Się naprawdę napracowałam nad tym. <grym> o, chyba dostałem nawet awans. I zarobiliśmy 648. Więc więcej niż było za zlecenie, więc znaczny wzrost reputacji zawodowej, czyli na pewno im się podobało. Idźmy do domu i przeczytajmy, co tam nam powiedzieli. No, całkiem nieźle. Klienci wydają się zadowoleni z nowego wystroju dbałość, o szczegóły się opłaciła, co znajduje odzwierciedlenie w simulonach i reputacji! Brawo, brawo, brawo i też mamy awans, a więc od razu po pierwszym zleceniu udało nam się zrobić awansik, brawo. I teraz jest. Techniczką do spraw projektowania wnętrz zdobyliśmy bonus 370 milionów i czasopisma, które będziemy mieli w wyposażeniu rodziny. I teraz może otrzymać od klientów trudniejsze i bardziej ograniczające zlecenia dla dekoratorki wnętrz. No wiadomo, bo tu sobie mogłam wybrać pokój, jaki chcę zrobić, więc to nie było ograniczające, można powiedzieć. Ale wi wiadomo, w przyszłości będą chcieli kuchnię, łazienkę i coś takiego, więc na pewno będą chcieli więcej. A więc to są te czasopisma, które dostaliśmy, a więc które są gdzieś tam nasze. Ja je zachowam, żebyśmy mogli je położyć w naszym domu później, ale ja nie wiem, aha, bo to jest za ścieżka muzyka, ścieżka e, randka, muzyka i również mała starta kurzu, nie wiem skąd, ale powiedzmy mamy gdzieś tam swoje rzeczy, zobaczymy, czy może fortepian i te inne rzeczy uda się gdzieś tam e, wpleść, więc tutaj proszę bardzo. Nic, nic nam nie dała gra do naszego wyposażenia z, z tego zlecenia, więc fajnie, oto się bałam, że coś tam może nam wylądować, ale na szczęście nie, więc na tym dzisiejszy odcinek zakończymy. Klara ma mnóstwo czasu jeszcze na odrobienie lekcji, więc skończyła o 14, więc mamy mnóstwo czasu, a zajęcia norm, a, a to praca normalnie do 21.00 aż możemy robić, więc znacznie szybciej. W 5 godzin się wyrobiła, więc bardzo w przyzwoitym, w przyzwoitym czasie. Zbędzie dużo czasu. Kolejne zlecenie sobie oczywiście zrobimy tutaj w piąteczek, a więc w czwartek też na ten odcinku będzie szła na zajęcia, później piątek będzie szła znowu tam sobie właśnie na karierę, no a w międzyczasie będziemy uczyć się, odrabiać lekcje i jeszcze trzeba prezentację kiedyś zrobić, więc to też na pewno będziemy gdzieś to musieli właśnie naszej klarze wpleść, tak żeby mogła za dwa odcinki ukończyć studia i mieć w końcu z tym wolne i żebyśmy właśnie mogli się Pełni poświęcić jej ewentualnie karierze, no i oczywiście ich związkowi. I tak jak mówię, przypominam o live, który będzie w sobotę o 17, gdzie będę budowała mieszkanie i więcej wam pokażę, właśnie z tych modułowych rzeczy. I mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. A więc jeszcze raz zapraszam na YouTube'a na 17 w sobotę. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, i do usłyszenia, do zobaczenia i miłego długiego weekendu. Susu! Su.